Nauka dopiero po studniówkowym szaleństwie, żeby podczas niego nie uleciała wiedza. Po studniówce absolutnie nie obcinamy włosów. Jeżeli mamy jakieś zaległości, wkładamy książkę przed snem pod poduszkę. Jeśli ktoś nam życzy powodzenia, nie dziękujemy. Na egzamin obowiązkowo czerwona bielizna. Brzmi znajomo? Już dzisiaj blisko 2000 abiturientów z naszego miasta przystąpi do matur. Będą wśród nich także absolwenci publicznego liceum ogólnokształcącego nr 8, przed którym właśnie się znajdujemy. Dla tej szkoły będzie to egzamin historyczny, bo matura odbędzie się tutaj po raz pierwszy. Przystąpi do niej 63 uczniów. Matury potrwają do 29 czerwca. Na początek i język polski. O godzinie 9 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym. Na godzinę 14 zaplanowano egzamin na poziomie rozszerzonym. Dzisiaj, ale także przez cały miesiąc będziemy trzymać mocno kciuki za wszystkich maturzystów. Bez względu na to, czy zdążyli przed maturą wspiąć się na Giewont i czy przekroczyli próg szkoły prawą nogą.